Witam was bardzo serdecznie, tym razem chyba w serii Multiverse, jakoś tak to się zwało. I dziś postaram się wam pokazać trzy mecze, dwa finałowe i jeden półfinałowy. W półfinałach jest BO1, więc do jednej wygranej, w finałach do dwóch zwycięstw BO3, tak zwane. Ogólnie to skrócę to jak najszybciej, postaram się to skrócić jak najszybciej. Wczoraj lub to się chyba to się ukaże w sobotę, więc 2 dni wcześniej, od kiedy ukazuje się ten filmik, odbył się turniej WOT 1-1 Autumn Cup 2012. Był to turniej ósmych tierów, w tym oprócz TD-ków i artylerii, w którym można było grać średnim i ciężkim czołgiem. Także dozwolone były francuskie czołgi z magazynkiem. Maksymalnie w tym turnieju miało wziąć udział 128 osób, ale ostatecznie liczba ta przekroczyła właśnie to maksymalną ilość, tam było więcej na pewno. Także tutaj, co jeszcze mogę powiedzieć, nagrody. Nagrody były 7,5 tysiąca złotych za pierwsze miejsce, 3 miesiące premium na ESL-u i sezon Award. Za drugie miejsce było 5000 golda, 2 miesiące premium, za trzecie 3,5 i miesiąc premium na ESL-u. To nie jest WOT, to jest premium na ESL-u. I za czwarte 1500 złota. Ogólnie to właśnie tak to wyglądało. No i już o samym turniej, o samą moją grę. Na razie tutaj jak pokazuję to jest mecz półfinałowy. Grałem w nim z przeciwnikiem o nicku Adidas 66, bodajże z klanu 12, 12, 12 Legion, czy jakoś tak to się wymawia, chyba Legio 12, o Legio 12. To jest bardzo dobry polski klan, tam dobrzy gracze grają, także to już nie ma przelewek, trzeba bardzo ostrożnie grać z takimi ludźmi, szczególnie że Adidas miał doświadczenie w innych turniejach 1 na 1 i ma pojęcie tutaj o tej grze. Ogólnie no to w tym turnieju grało bardzo dużo osób, które znam, spotkałem się z nimi w innych turniejach, akurat powiem wam no z takim uczuciem, że no uważam, że to drzewko było nieuczciwe. Górne drzewko było zdecydowanie cięższe. Tam byli naprawdę gracze, z którymi nie jest ciężko przegrać. Wystarczy tam jeden mały błąd i można już przegrać. Także ten turniej naprawdę nie był prosty, jeżeli tak sądzicie, jeżeli ktoś grał w tym górnym drzewku. Ja akurat grałem w tym dolnym i tam też nie było łatwo, ale było troszeczkę lżej. Więc no, na pewno jak komuś poszło lepiej na górze, no to dół to już w ogóle powinien być do niego pikuś. No jak ja tutaj akurat w półfinale spotkałem się z Adidasem i tutaj, jak widzimy, zmusiłem go do jednej bardzo ważnej rzeczy. On strzelił do mnie dwa razy i jest taka bardzo ważna rzecz. AMX-50 to ma 6 pocisków, tutaj trzeba matematycznie to rozwiązać. Potrzeba 5 pocisków, żeby zdjąć AMX-a 50-100. Skoro potrzeba 5 pocisków, żeby zdjąć AMX-a 50-100 i ktoś strzeli 2 pociski, jeden za 0, jeden się odbił, to znaczy, że nie ma już pocisków i możemy go rozwalić. Więc jeżeli ja na początku się odbiję raz, to już nie mogę się odbić, bo przegrywam wtedy pojedynek z moim przeciwnikiem. I w tym wypadku akurat się tak zdarzyło, że mój przeciwnik pozbył się pocisków i zostało mi 100 HP, także 4 pociski we mnie trafił z przebiciem, z penetracją, a ja 5 przez to wygrałem. Tutaj to miejsce testowałem i znaczy testowałem pod takim względem, że jak tutaj się gra, te krzaczki tutaj są magiczne, ale tak jak widzicie go wyświeciłem i sprzedałem jedną darmową peskę. To jest to, że te krzaki są takie dziwne i tutaj nie radzę wam w ogóle stawać. Jeżeli ktoś dostał jedną pestkę, znaczy, że jak na niego wyjadę, to tak czy siak mam przewagę jednego pocisku, więc nawet mogę zebrać pierwszy pocisk i tak szybciej go rozwalę niż on mnie. Tutaj on wyjechał jeszcze bokiem, wystawia gąsienicę. Ja wolę strzelać nad gąsienicami niż w wieżę, bo jest większa szansa, że przebije. No i tak jak widzimy tutaj z przeciwnikiem moim, z Karinem 1 z kranu Big Red 1,
Dość szybko się sprężyłem i w pierwszej rundzie go pokonałem. Ogólnie cały ten turniej był dość dziwny, bo ludzie grali i sami 3, grałem także T32. Ludzie nie grają na MX 1000, to nie wiem dlaczego, wszyscy grają na te standardowe heavy'ki. Jak ktoś się spotykał ze mną, oczywiście nie żebym się uważał za jakiegoś prosta, tylko od razu wskazywali, od razu pisali do mnie na czacie, że GG, że to bez sensu, albo jakiś taki koleś też z Kanucha Big, nie, z ODV koleś na czacie napisał do mnie, że noob, use AMX, use French tank, po prostu, że chodzi o to, że użyłem francuskiego czołgu, ale tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ESL daje nam do dyspozycji czołg, to dlaczego ja mam być skazany, czemu ja mam grać gorzej niż ktoś, czemu ja nie mogę robić tego samo, co ktoś inny, co ja jestem jakiś wyróżniony mam być w tym wypadku, po prostu grałem tak, na to, jak mi pozwalał ESL, jeżeli by to było niedozwolone, tak bym nie grał i tak wcześniej grałem, teraz dozwolili i gram, więc no nie wiem, dlaczego ludzie tak po prostu mają do mnie pretensje pod tym kątem, ale nieważne. Tutaj jak widzimy, już wykontowałem się AMX-em 5100 i dostałem jeden pocisk za 0, więc teraz kontuję się dalej. AMX-em 5100 bardzo ciężko się kontuje, ale jest to możliwe. Ciężko, ale wystarczy troszeczkę za bardzo wystawić boczek i lub wieżę i można dostać hita z damage'em. Tutaj raz, tak jak mówiłem, jeden strzał już za 0, jeszcze jeden strzał i wygrałem. Wystarczy, że teraz po prostu coś zrobię źle i mogę przegrać, bo może na mnie wyjechać z pociskiem, lub też mogę łatwo wygrać, jeżeli odbije jeden pocisk. Więc on teraz już nie strzela do mnie, jak wystawiam kawałek boczku, tylko czeka na lepszy moment, kiedy wystawię większą część kadłuba. Ja tutaj bardzo powoli się kontuję i dostałem jeden pocisk. W tym momencie ten koleś powinien wyjechać na mnie i mnie zabić, ale że on nie myśli tak matematycznie, jak się powinno myśleć, czyli mam jeden pocisk przewagi, strzeliłem przeciwnika, mam cztery pociski, spaziłem go na magazynek, ale on dalej stoi za tym murkiem i czeka na nie wiadomo co. W tym momencie skończyły mu się pociski, takie pod takim względem mu się skończyły pociski, że za mało na spaziewanie całego mojego HP, więc zostaje mi znowu 100 HP. I to nie jest tak, że to jest wszystko przypadkowe, to jest dość zamierzone, więc to nie jest tak, że ja tutaj jakoś farcę i nie wiadomo co, po prostu tak miało być i tak jest. Ogólnie na to, to nie jest tak, że 100 HP to jakieś ledwo zwycięstwo czy coś, to jest tak, że po prostu tymi czołgami się nie da grać inaczej. Tutaj jest skontowanie się, wyjeżdżamy komuś na plecy, szczęście, bardzo duże umiejętności w spottingu, siliczu i kontowaniu, sidecrab tutaj koniecznie wymagane. No i ogólnie turniej zakończył się tak, że ja zająłem pierwsze miejsce, wygrałem to 7500 zł, 3 miesiące konta premium i oznaczenie za taki drugie oznaczenie za taki turniej, który bardzo rzadko się pojawia 1 na 1. No to czy to jest nieważne, to teraz tak mówię, tylko to po prostu jest, co wygrałem. Jeszcze raz, jak nie pamiętaliście na początku, drugie miejsce zajął ten koleś, trzecie Kamil N. Polak z klanu bodajże Mami. A czwarte miejsce Adidas 66 z klanu Legio 12, także trzech Polaków było w topowej czwórce, prawie wszyscy na podium, więc naprawdę nieźle poszło ogólnie Polakom w tym turnieju. No i to już tyle ode mnie, dziękuję Wam za obejrzenie, do usłyszenia, na razie, cześć.